Siemanko, z tej strony Dawid i witam Was na moim kanale For Leads by David. Dzisiaj chciałem Wam krótko przedstawić, jak wygląda takie spalanie, czyli zużycie energii w samochodzie elektrycznym. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. To będzie takie krótkie porównanie mojego diesla i mojego elektryka, ile mniej więcej tak one zużywają, tak, kasy na 100 km. Jak wiecie, czy też nie wiecie, ja mieszkam w Szkocji, tutaj jest bardzo górzysty teren i też wszelkie górki, nie górki, te samochody czują bardziej, tak? Postaram Wam się to przeliczyć na, znaczy się to będzie przeliczone na kilometry, a koszt całkowity zrobię Wam w funtach. Jeśli jesteście zainteresowani, jak to mniej więcej Wam wypada na złotówki, to musicie sobie przeliczyć, tak? Także przejazd będzie w kilometrach, koszt całkowity zrobię w funtach. Pokażę Wam, jak to się mniej więcej rozkłada. Też nie chcę robić takiego porównania, że tam ktoś mi zaraz napisze pewnie, a w elektryku będzie trzeba baterię za chwilę wymienić i to wyjdzie drożej, czy to wyjdzie drożej, tak. Może będzie trzeba wymienić, na baterię jest 8 lat gwarancji, jeśli padnie, no to jak jej nie zrobią na gwarancji, to ja już pewnie tego samochodu za 8 lat nie będę miał, ale jeśli padnie, to padnie, silnik też może paść, tak, także po prostu co będzie, to będzie, nie ma co gdybać. Trzeba żyć dalej. Dobra, zapraszam do porównania, pokażę Wam, jak to mniej więcej u mnie wygląda. Też nie chcę, żebyście rzucali we mnie błotem, że promuję elektryka czy coś, ale pokażę Wam po prostu, jak to wygląda u mnie. Zapraszam. Robimy trasę około 100 km. Po trasie 103 km. Średnie zużycie nam wyszło 15,7 kWh na 100 km i średnia prędkość 68 km na godzinę. Dobra, także zaczynamy. Dystans, jaki zrobiłem, to jest tak. 100 km dystansu, średnia, że tak powiem, spalanie, czyli zużycie, to jest 16 kWh. Na 100 km, tak? Prędkość średnia, jaka wyszła, to jest 68 km na godzinę. I teraz tak, z ważnych rzeczy. To jest tak, 120 km na godzinę się poruszałem, można powiedzieć, większość trasy. Później 100 km na godzinę, też jakieś tam może 30% z tej trasy. I resztę tam może 10% trasy się jakieś 50 km na godzinę poruszałem, tak? Przez centrum, tu była droga szybszego ruchu, tu była taka prędkość autostradowa. W tym 15 km pod bardzo mocną górę i klima była włączona cały czas podczas tej podróży, bo to było bardzo, bardzo gorąco wtedy, tak? Także te tutaj dane, myślę, że też są dość ważne przy tak zwanym spalaniu, zużyciu, tak? Czy to w zwykłej benzynie, w dieslu, czy też w elektryku, to ma na pewno ważne konsekwencje na spalanie, tak? Czy jest klima włączona, czy jedziemy pod górę, prędkość, no też wiadomo, jak pojedziemy 80 czy 90 na godzinę, na pewno nam zużyje samochód mniej, każdy, czy to paliwo, czy diesel, czy benzyna, czy gaz, tak? Dobra, teraz mamy tutaj elektryka i tu mam diesla, tak? Dobra, teraz tak, 50 pi tak zwane, to jest w funtach, tak jak mówiłem Wam, to jest pół funta, to jest koszt jednego kW, tak jakbyśmy zapłacili na autostradzie, czy na szybkich ładowarkach, tak w większych miastach, to jest koszt 50 pi. Tutaj za 16 kW, jakbym chciał pobrać na to, co zużyłem, bym zapłacił 8 funtów
Na 100 km by mnie kosztowało, tak? Przejazd 100 km by mnie kosztował 8 funtów. Tutaj 0,28 funta, czyli 28 pi, to jest taka stawka za kilowata płacimy w domu, płacimy też w większości ładowarek. Tutaj w mojej okolicy jest tak 0,28 do 0,30, tak? To jest taka normalna cena nawet na szybkich ładowarkach w mojej okolicy, to jest mniej więcej coś takiego, tak? Publiczne ładowarki. I za taką, jakbym chciał kwotę naładować samochód, to 16 kW, 4,5 funta bym musiał zapłacić, niecałe. Z tego co pamiętam, jak liczyłem. I teraz, ja jak naładuję go na nocnej taryfie, jaką posiadam, to jest 4,5 pi, czyli 0,045, tak, funta. To jest za jednego KW płacę 4,5 pi, czyli 0,045 razy 16 KW, czyli przejazd 100 km, jeśli go naładuję w ciągu nocy, tak? W nocy sobie jak go naładuję, to mam taką kwotę. To jest 0,72 funta. Czyli 72 pi, tak? Także można powiedzieć, że schodzę poniżej 1 funta na 100 kilometrów. To jest wszystko, tak? Tu też na 100 kilometrów. Co jeszcze ważne? Podczas tej podróży, po jakichś tam 45 milach, czyli plus minus 80 kilometrach, gdybym chciał, stawałem sobie na jedzenie. Gdybym chciał, w tym czasie mógłbym się, można powiedzieć, doładować za darmo i przejazd tych 80 km bym miał za darmo, bo jest darmowa ładowarka przy jedzeniu i by mnie kosztowało tylko te 20 km na powrót do domu, bym musiał naładować w domu. A te 80 km bym mógł po prostu zrobić za darmo, tak? Gdybym tylko chciał, ale po prostu, że jest to taka kwota, to po prostu nawet mi się nie chciało kable rozkładać, tak? Bo za taką kwotę to nawet szkoda brudzić rąk. Teraz tak, przejdziemy do diesla. Jak to mniej więcej wygląda w dieslu? Posiadam, jak mówiłem, jeszcze jeden samochód diesla. Teraz tak, na przykład na przejechanie 100 km, jeśli byśmy też chcieli mieć włączoną klimę i przejechać ten dystans w takiej prędkości, jak ja przejechałem, to by było plus minus około 7 litrów na 100 km średniego spalania. Z czego litr paliwa u mnie diesla kosztuje 2 funty, czyli 7, no krótka kalkulacja, 7 litrów paliwa razy 2 funty wychodzi nam 14 funtów na 100 km, tak, dystansu. Czyli jak widzicie, na każdych, tutaj może jeszcze kawałek niżej zjadę, na każdych, tak, jeśli ja naładuję elektryka w domu, to na każdych 100 kilometrach mam plus minus, tak już nawet na górkę jak wezmę, to mam plus minus 13 funtów, tak, na każdych 100 kilometrach w kieszeni, tak. To jest takie plus minus, jak to wychodzi, tak. Dzięki bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. No tak widzicie, no trochę idzie tak jak z mojej perspektywy, takie jeżdżenie wokół komina. Ja nie mówię, że to jest dobry samochód na dalekie dystanse, tak? Jakbym miał wybrać się gdzieś jakieś 1000 km czy coś, no to bym się zastanowił, no bo to też jest trochę upierdliwe z tym ładowaniem na mieście czasami. Ale na takie wokół komina, jak ja jeżdżę, to podjechać tu, praca, dom, zakupy, tu, to myślę, że spokojnie sobie daje radę ten samochodzik, tak? Dealer też mówi, że tam jakieś 350 km on plus minus robi na tym pełnym naładowaniu. No, dealerowi nie ma co wierzyć, tak samo jak zalejecie swój samochód, czy to benzyny, czy też diesla, też nie zrobicie tego, co tam producent mówi, bo to jest takie marne porównanie, tak? Jeszcze raz dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak Wam się podobało, zostawcie mi łapkę w górę. Zapraszam też do subskrypcji mojego kanału, abyście byli ze mną na bieżąco. Dzięki, na razie, cześć, do następnego razu.